Witajcie! Dziś pokażemy Wam, jak nasza firma Linker wykonała kolejną instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w tym nowoczesnym domu jednorodzinnym. Zapraszamy na wycieczkę. Wchodzimy do garażu, gdzie pod sufitem zamontowaliśmy izolowane kanały stalowe typu Spiro. To rury czerpni i wyrzutni powietrza, które prowadzą do pomieszczenia technicznego za ścianą. Dystanse styropianowe zapewniają miejsce na przyszłą izolację, którą planuje inwestor. A teraz jesteśmy w sercu systemu, pomieszczeniu technicznym. To tutaj zamontujemy rekuperator, gdy budynek będzie gotowy do zamieszkania. Widzicie rury nawiewu i wyciągu, które rozgałęziają się, aby zapewnić świeże powietrze na każdym piętrze. Na parterze rura nawiewna schodzi do podłogi i przechodzi w skrzynkę rozdzielacza. Stąd prowadzimy przewody polietylenowe PE75, tworząc sieć kanałów, które będą dostarczać świeże powietrze do salonu i jadalni. Nie zapomnieliśmy też o wyciągach. Instalacja wyciągowa dla kuchni, łazienki i holu parteru prowadzona jest pod sufitem w izolowanych kanałach stalowych. Na pierwszym piętrze kontynuujemy pracę. Piony z parteru kończą się skrzynkami rozdzielczymi, skąd prowadzimy przewody PE75 pod sufitem, aby dotrzeć do każdego pomieszczenia na piętrze. Jeszcze jesteśmy w trakcie pracy, ale wszystko idzie zgodnie z planem. Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji. Jeśli macie pytania lub chcecie dowiedzieć się więcej o naszych usługach, zapraszamy do współpracy. Do zobaczenia w kolejnych projektach.